Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat aklamacji przed Ewangelią. Po czytaniu, które bezpośrednio poprzedza Ewangelię, wykonuje się Alleluja albo inny śpiew przewidziany w rubrykach zgodnie z wymogami okresu liturgicznego. Czyli na przykład w okresie Wielkiego Postu śpiewamy Chwała Tobie, Słowo Boże, albo Chwała Tobie, Królu Wieków. Ta aklamacja stanowi samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i pozdrawia Pana mającego do nas przemawiać oraz śpiewem wyznaje w Niego wiarę. Podczas tego śpiewu wszyscy stoimy. Przez to wyrażamy szacunek do Chrystusa, który przychodzi do nas w swoim Słowie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do komentowania tego odcinka, lajkowania oraz subskrybowania. Szczęść Boże i do zobaczenia.